Siema, to z tej strony Schmidt, a to jest już kolejny Let's Play z Euro Truck Simulator. Tym razem to kończymy teraz w relacji Warszawa-Praga. Tak więc nie da rady wjechać do Niemiec. Musiałbym wydać ponad 58 tysięcy euro na dostęp do kraju. Ale nie muszę tak dzielić ponad 10 let's playów minimalnie na tej trasy. Więc postanowiłem jak z Haulinem. Skąd ty? Prędzej czy później będziecie mnie pytać, skąd ty masz tą ciężarówkę oraz sporo hajsu? Wiecie dla... Odpowiedź jest prosta. Szukałem poradnika w internecie. Jak mieć dużo pieniędzy, żebym nic nie robiąc w grze. Oglądałem potem na moje dokumenty, gra, zapis i dowolny numer oraz szukamy monet, coś tam. Zmieniamy i gitara, gotowe. Ale nie wiem, jak to wygląda w ETS-ie. Pewnie tak samo, jak to, co przed chwilą powiedziałem. Tak więc po zakończeniu Let's Play'a sprawdzę to. Jeżeli działa, to zrobię, czyli zmienię hajs, no nie wiem, na... Czekaj, ile by potrzeba? 58, 45. Czyli potrzebuję gdzieś takie 200 tysięcy euro. Żebym rejony Beneluxu odblokowywał. Oraz Szwajcarię. Dobra, nie będę się obijał i jedziemy dalej. Żebym odblokowywał wszystkie kraje razem potrzebuję, no nie wiem, gdzieś takie... Od 500 tysięcy do 750 tysięcy. Thank you.
Ach, kok. Tak więc, najbliższą stację benzynową jest tam przy granicy.
Czeska Republika. Debil.
Ja. No myślę, że wystarczająco wiele. Teraz podróżę po Europie i zarób, dobra. I zarobić fortunę, dobrze. Tak więc kończymy let's playa z Euro Truck Simulator. I do zobaczenia w kolejnych. Na razie. Subskrybować. Polubić je na Facebooka. Tak więc do zobaczenia.